Witajcie. Dzień życia ogrodnika amatora. Dzisiaj odcinek o mojej małej plantacji choinek świątecznych, bożonarodzeniowych, jedni tak je nazwą. Ale to są choinki, które nazywają się. To jest jodła kaukaska, wykorzystywana właśnie w okresie świąt do umilenia nam pokoju w okresie świąt. Zobaczcie, jodła kaukaska. Tak wygląda u mnie trzyletnia posadzona dwuletnia sadzonka, czyli praktycznie można by powiedzieć, że one mają 5 lat od nasionka. Ja tych jodeł kaukaskich posadziłem dość sporo. Ja chyba mam tutaj tych jodeł kaukaskich z 500 sztuk, może 400. Zobaczcie, nie wszystkie są piękne. Tutaj mamy jakieś oznaki, nie wiem, chorób. Nie zajmuję się zawodowo plantacją ani tymi choinkami. Dbam o nie jak potrafię, czyli są plewione. Oczywiście, że tutaj to zarasta cały czas. Cokolwiek nie zrobimy, to za chwilę nam chwasty rosną. Ale jeszcze raz zbliżenie jodła kaukaska. One mają teraz około 40-50 cm. Może zdarzają się okazy 60-centymetrowe. Mam też oczywiście świerk pospolity. Tej mojej małej mikroplantacji drzewek. Tu jeszcze piękna jodła, więc jodła kaukaska, więc ją pokazuję. A tutaj podchodzimy do świerków pospolitych. Tych świerków też mam chyba ze 300 czy 400. W sumie posadziłem około 1000 drzewek 3 lata temu. No ale świerk wygląda bardzo okazale. Mnie się bardzo podoba. Posadziłem to, słuchajcie, po to, bo sobie pomyślałem, mam kawałek ziemi, albo będę kosił trawę, czy zrobię łąkę kwietną, albo kupię sadzonki i posadzę taką choinkę. A po co? No po to, żeby to za kilka lat może uda mi się coś sprzedać, jakieś drzewko właśnie dla osób, które chcą mieć żywą choinkę w domu na święta. Może je sprzedam, może uda mi się coś dorobić. No bo jakbym tak pomyślał, że tych drzewek może uda się 500 sprzedać. Jak na wolnym rynku taka choinka już potem za kilka lat, znaczy taka kilkuletnia, kosztuje 50 do 100 zł, może nawet więcej, te wyższe. To myślę, że można sobie budżet domowy podreperować. Będzie, jeśli uda mi się to sprzedać, oczywiście legalnie, kupiłem z legalnego źródła te sadzonki, żeby mieć dokument, potem przed sprzedażą trzeba to oczywiście zgłosić, ale to będę czytał, co mam zrobić, jak będę chciał sprzedać. Jestem rolnikiem, bo mam 4 hektary pola, więc myślę, że rolnikiem w tym słowa znaczeniu, że posiadam pole, gospodarstwo jakieś rolne. Ale pracuję zawodowo oczywiście gdzie indziej, a nie tylko w ogrodnictwie czy w rolnictwie. I jak uda się to sprzedać, to ten budżet się wesprze jakimiś środkami i będę mógł przeznaczyć również na nowe nasadzenia, bo może tutaj tu je posadzę. Zobaczymy, co będę robił za 3-4 lata, jak te choinki będą już potocznie nazywamy choinka, ale jak te jodły kaukaskie i te świerki będą na tyle duże, że będzie można je sprzedać. I tutaj będę potem się zastanawiał, co tutaj zrobić na tych około 15-18 arów. Tu jest taka działeczka fajna. To jest mój pomysł na zagospodarowanie terenu i podreperowanie budżetu. Założenie plantacji, mikroplantacji drzewek świątecznych. Jeśli macie kawałek miejsca, to się zastanówcie. Koszt takich sadzonek nie był wysoki, bo one kosztowały około 50 zł sztuka. No tylko potem praca własna, tak? Koszenie. Oczywiście, że jeśli bym chciał to robić tak bardziej profesjonalnie, to trzeba te drzewka potem przycinać, formować. Są takie różne plastikowe nakładki po to, żeby te gałęzie prowadzić odpowiednio. Przycinanie, potem jakieś opryski ludzie robią, ale to jest domowa plantacja taka przy okazji
i zagospodarowanie jakiegoś terenu. Dobrze, myślę, że ten filmik to taki tylko poglądowy o mojej małej plantacji drzewek świątecznych jodły kaukaskiej i świerku pospolitego. Dzięki za uwagę i pozdrawiam.